Bardzo możliwe, że przeglądając internet czy jakiekolwiek inne media natknąłeś się na stwierdzenie podobne do 83% Polaków tak twierdzi. Jest również prawdopodobnym, że zacząłeś się zastanawiać. 83% z 37,95 miliona to 31,49 miliona. To bardzo dużo ludzi. Ciekawe jak ich wszystkich przepytali. To jest ten moment, w którym do gry wkracza statystyka, domena i narzędzie pracy socjologów ilościowych. Ty pewnie także nie jeden raz byłeś przepytywany za pomocą ankiet. Nawet ta najprostsza, która ostatnio nagle pojawiła się na monitorze, gdy wszedłeś na jakąś stronę, została skonstruowana, a potem przeanalizowana przez... Przez socjologa. Nie chodzi jednak o twoje pojedyncze zdanie na badany temat, ale o to w jakim kawałku całego tortu można cię umieścić. Każda ankieta jest więc ściśle znormalizowana i nie daje wielkiej swobody wypowiedzi, tylko zmusza cię do wyboru konkretnej opcji z tak zwanej kafeterii. No dobra, jest ankieta, została znormalizowana, kafeteria jest zarówno wyczerpująca, czyli pokrywa cały zakres domniemanych odpowiedzi, jak i nienachodząca, czyli wszelakie odpowiedzi w przedziałach nie pokrywają się ze sobą, bo gdyby ktoś zarabiał na rękę 2,5 tysiąca i były zakresy od 2 do 2,5 tysiąca i od 2,5 do 3 tysięcy, to co taki ktoś miałby zaznaczyć? Trafia ona, ta ankieta do ankieterów, a oni mają za zadanie przepytać konkretne ilości osób z konkretnych miast, miasteczek i i wsi w konkretnych województwach o konkretnym poziomie wykształcenia i zarobków. To jedna szkoła doboru respondentów, druga mówi o całkowicie losowym ich doborze. Chodzi o zachowanie czegoś, co określa się mianem reprezentatywności, czyli odbicia w próbie cech całej populacji. Ilu ludzi jest przepytywanych? To zależy od badania, bo do niego dobierana jest próba badawcza. W przypadku tzw. populacji nieskończonej jest to w porównaniu do innych dość dużo osób. Dla Polski to około 1013 respondentów. Jeśli populacja jest w jakiś sposób zawężona, czyli na przykład chodzi o postawy Polek wobec czegoś, czy Polaków jako samych mężczyzn, wtedy oczywiście próba będzie mniejsza. Im więcej filtrów nałożymy na populację, tym mniejszej próby potrzebujemy. Zrobiliśmy badanie, czyli przepytaliśmy ludzi. Zebrane ankiety są przepisywane do bazy danych, jeśli ankieta była w systemie PAPI, czyli Pen and Paper Interview, lub kopiowane z pliku, jeśli były przeprowadzane metodą CATI, co rozwija się do Computer asystent, telefon, interview. Choć może być bez telefonu, a ankietę może chodzić po respondentach z laptopem czy tabletem. Wyniki są analizowane przez zestawianie ze sobą poszczególnych zmiennych, a zmiennymi są odpowiedzi na poszczególne pytania. Potem można już szukać tylko powiązań. Wtedy właśnie rodzi się owo tyle procent spośród takich uważa, że czytamy potem cytowane przez media raporty i w oparciu o stojące tam jak byk liczby budujemy sobie obraz nie tylko poszczególnych grup społecznych, ale i własne. Może i dobrze, choć warto też pamiętać o znanym powiedzeniu, jeśli pies i człowiek to dwie jednostki, statystycznie wypadnie, że będą miały one po trzy nogi. Dzięki za obejrzenie, jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, ewentualnie obejrzyj inne moje filmy, które właśnie wyświetlają się na ekranie.